Kampania wyborcza prezydencka 2025 w zasadzie już wystartowała. Jesienią tego roku zaprezentujemy jako Prawo i Sprawiedliwość kandydata, który wierzę, że podobnie jak Andrzej Duda w roku 2014 jako nasz kandydat rozpocznie drogę do zwycięstwa w roku 2025 w najważniejszych od wielu lat wyborach prezydenckich. Stawką wyborów prezydenckich w roku 2025 jest bowiem Polska, niepodległość i suwerenność. Jeżeli kandydat Platformy Obywatelskiej, czy to będzie Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, wygra wybory prezydenckie, będziemy mieć ogromny problem jako Polska w utrzymaniu polskiej suwerenności i niepodległości. Będzie ona redukowana na rzecz Brukseli i Berlina. Dlatego, jeżeli chcemy, aby kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory, konieczna jest nasza społeczna mobilizacja. We wsiach, w miasteczkach, w miastach, wśród rodziny, wśród przyjaciół, na social mediach, wszędzie tam, gdzie możemy przekonać tych, którzy na co dzień nie chodzą do wyborów, tych, którzy chcą zagłosować, ale jeszcze nie wiedzą na kogo, i tych, którzy kiedyś głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale z różnych powodów, również naszych błędów, zmienili to zdanie, przekonać ich do tego, że warto zagłosować w roku 2025 na kandydata wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Stawka jest ogromna, to jest polska suwerenność i polska niepodległość. Mobilizujmy się, bądźmy aktywni w social mediach, walczmy o to, aby obronić polskość, obronić nasze wartości, aby obronić Polskę.